Jak prawidłowo stosować olejek z oregano? Jak pić, jak stosować olejek z oregano? Bardzo ważna sprawa. Tutaj warto to pamiętać, warto o tym sobie cały czas myśleć, że olejek z oregano jest bardzo silny. I gdy stosujemy olejek z oregano, musimy o tym pamiętać. Czyli nie przesadzamy z ilością i z długotrwałością jego stosowania. Dodatkowo oczywiście olejek z oregano w czystej postaci nie powinien być stosowany ani wewnętrznie, ani też nie powinien być stosowany zewnętrznie, ponieważ możemy sobie po prostu zaszkodzić. Czyli rozcieńczamy, dodajemy do jakichś napoi, na przykład do herbaty, ale nigdy nie przesadzamy z ilością. 1-2 kropelki dziennie, maksymalnie 7-8 kropelek dziennie i nie dłużej niż 5-6 dni. Później robimy przerwę. Pamiętajmy, że ten olejek jest o wiele silniejszy, jest o wiele bardziej skoncentrowany niż to zwykłe oregano, czyli lebiotka pospolita, którą stosujemy na przykład jako przyprawę, stosujemy na przykład w naszej kuchni. Więc rozcieńczamy, nie stosujemy w czystej postaci, tak żeby sobie nie zaszkodzić. Jeśli chodzi o dawkowanie, najczęściej się mówi, żeby nie przesadzać i nie wychodzić powyżej w takim normalnym użytkowaniu 1-2 kropelek, a gdy już mamy jakieś problemy, na przykład z gardłem, z zatokami, to nie wychodzić powyżej 7-8 kropelek. Na przykład przy stosowaniu wewnętrznym i nie przekraczać długotrwałości 5, 6, 7 dni. Później robimy przerwę. O tym warto pamiętać. I jeśli chodzi o zastosowanie olejku z oregano, to po pierwsze możemy używać go do inhalacji. Tutaj dajemy 20-30 kropli. Ja bym był bardziej skłonny 20 kropli. I gdy mamy problemy z gardłem, z zatokami, możemy to używać. Pamiętajmy, że lepiej ograniczyć ilość tych kropli, na przykład do 10, niż zwiększać tą ilość, ponieważ wtedy te skutki mogą być niefajne. Oczywiście te kropelki możemy też dodawać do napojów, na przykład do herbaty. I tu naprawdę wystarczy dosłownie kilka kropelek dodanych do tej herbaty, czy też do jakiegokolwiek innego napoju. Jeszcze raz powtórzę, nie przesadzamy. Niestety, ale w przypadku olejku z oregano te konsekwencje będą o wiele bardziej niefajne niż w przypadku większości innych rzeczy, jakie możemy używać. O tym warto pamiętać. Dodatkowo, poza tym zastosowaniem wewnętrznym, czyli na przykład dodaniu tych kropelek do jakiegoś napoju, czy też gdy mówimy o inhalacji, można olejek z oregano używać zewnętrznie. Pamiętajmy, że jest on dosyć mocny, dlatego warto go rozcieńczyć w jakimś innym olejku. Czy to będzie olej kokosowy, oliwa z oliwek, tak żeby ta baza po prostu była większością. Czyli dodajemy 2, 3, 4 kropelki do na przykład łyżki innego olejku. I wtedy możemy stosować ten olejek z oregano na przykład jakieś miejsca, z którymi mamy problemy, gdzie ta skóra nie jest taka jak trzeba. Tylko że, jak zawsze, trzeba spróbować na niewielkim obszarze, czy nie dojdzie do jakiegoś podrażnienia, ponieważ tak jak najbardziej ten olejek może wywoływać podrażnienia. Ok, w tym momencie zaproszę Was też do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania na inne materiały. Dlaczego w takim pięknym miejscu, gdy ptaszki śpiewają? Ponieważ jest remont i jakiekolwiek nagrywanie na tle mojej ściany, do czego wróciłem, no jest niemożliwe. Jest tak po prostu głośno. No a tutaj dosłownie 15 metrów od mojego domu, no te warunki jak widać też są bardzo fajne. Więc jeszcze raz zaproszę do zasubskrybowania, do ocenienia, skomentowania, spojrzenia na inne materiały, pokazania ich znajomym, tak żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać. Oczywiście zapraszam też na moje inne kanały. Tematyka zupełnie inna, no ale zapraszam do linków w opisie, do odnośników, do moich pozostałych kanałów. Tam są po prostu inne rzeczy. Ciekawski jak Polak to oczywiście psy i koty. Projekt Ciekawość to raczej nauka, geografia. Kanał historyczny, kanał o historii. Więc zapraszam nie tylko na materiały na tym kanale, ale też na pozostałe moje kanały. I kontynuujmy i pamiętajmy jeszcze raz. Uważamy, nie przesadzamy, ponieważ to może zaszkodzić. Więc po pierwsze, sprawdzamy na niewielkim obszarze, czy nie dochodzi do podrażnień. I po drugie, tylko po rozcieńczeniu, po dodaniu jakiegoś innego olejka. Olejku, oleju, tak żeby ten olej bazowy był w większej ilości. Żeby nie doszło do tego, że
dajemy w sposób bezpośredni na naszą skórę olejek z oregano. No to nie jest zbyt mądre i to może sprawić duże problemy. Dlatego niektórzy od razu kupują roztwór, czy też jakąś mieszankę z olejem z oregano, no żeby nie musieć tego robić samodzielnie. I jeszcze raz powtarzam, stosujemy 5, 6, 7 dni i przerwa. I gdy mówimy o zastosowaniu wewnętrznym, i gdy mówimy o zastosowaniu zewnętrznym. Jeśli chodzi o to, na co możemy stosować olejek z oregano, to po pierwsze problemy z gardłem, z zatokami i z naszym układem pokarmowym. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, ponieważ olejek z oregano może doprowadzić do podrażnienia naszego układu pokarmowego i należy pamiętać też o bardzo ważnej sprawie, ponieważ jest to olejek, który ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze, tylko że to działanie przeciwbakteryjne, chociaż nie powinno wpływać w negatywny sposób na naszą tą dobrą florę bakteryjną, to jednak może do tego dojść. Więc często poleca się stosowanie olejku z oregano, na przykład na te problemy z układem pokarmowym, w połączeniu z probiotykami, czyli z tymi substancjami, z tymi środkami, które mogą nam pomagać, żeby ta flora bakteryjna no, była taka jak trzeba. Więc jak zawsze powtórzę się po raz 20. Nie stosujmy czegoś w nieodpowiedni sposób, żebyśmy sobie jeszcze nie zaszkodzili. Więc na spokojnie. Tutaj większość tych olejków, które możemy nabyć, oczywiście mają odpowiednie ilości, jakich powinniśmy się trzymać i jest to tam w dokładny sposób zaznaczone. Pamiętajmy też, że olejek z oregano może wpływać, wchodzić w interakcję z niektórymi środkami. Pamiętajmy też na uwagę przy najmłodszych, kobiety, które są w stanie błogosławionym również. Tutaj tylko po konsultacji ze specjalistą. Tak silnym środkiem może być olejek z oregano. Więc jak widać, olejek z oregano jest czymś, co może nam pomóc, ale też gdy będziemy go używać w sposób nieodpowiedni, możemy sobie zaszkodzić. Więc jeśli nie masz pewności, że będziesz w stanie go używać tak jak trzeba, po prostu z niego zrezygnuj. To jest najprostszy sposób, najprostsza metoda. Ale gdy uważasz, że no, dasz sobie radę, to nie jest też jakaś magia, no to rób to z głową. Nie przesadzaj i chociaż często to powtarzam, również w przypadku innych rzeczy o wiele mniej mogących mieć jakieś niefajne konsekwencje, to jednak w przypadku olejków z oregano, oleju z oregano trzeba bardzo, bardzo uważać. Więc na spokojnie i wtedy wszystko powinno być w porządku. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, tak żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.